Przyjemność powitać i rozpocząć konferencję prasową na temat raportu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców o procesie cyfryzacji telewizji. Raport nie ma na celu podważania w jakikolwiek sposób sensu przeprowadzenia procesu cyfryzacji telewizji, no bo on był potrzebny zresztą. To są zarówno kwestie międzynarodowe, porozumienie genewskie z 2016 roku, jak i wcześniejsze zalecenia Komisji Europejskiej. No i również przynajmniej dwa polskie takie akty programowe, no, które zostały wydane przez Radę Ministrów w tej sprawie. Jest to pewien skok technologiczny, no i tego nie ma sensu absolutnie podważać, to było jak najbardziej potrzebne. W toku postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiono dowody takie jak zrzuty maili, które były wymieniane między członkami zarządów poszczególnych operatorów, na poziomie Mobile TV również, różnego rodzaju rozmowy. I wskazywało to na dwie rzeczy. Po pierwsze, że operatorzy porozumiewali się co do tego, co do przeprowadzenia ataków PR-owych na Info TV FM. Porozumiewali się co do tego, żeby nie rozmawiać indywidualnie z Info TV FM, a jedynie za pośrednictwem tak jakby konsorcjum. Potem się z tego wycofały, ponieważ stwierdziły, że to może narazić ich na postawienie zarzutów kartelowych. Natomiast jak Prezes Urzędu Konkurencji i Konsumentów wykazał swoje decyzje, cały czas się porozumiewały, następnie nie podejmując rozmów z Info TV FM i nie zgadzając się na detaliczne oferowanie ich oferty, twierdząc, że oferta hurtowa Info TV FM była niezadowalająca i bezsensowna z punktu widzenia biznesowego. W związku z tym można to skrótowo ująć w taki sposób, że raz, że polski podatnik zapłacił, ponieważ ta telewizja publiczna jest utrzymywana z abonamentu, przetrzymywano z publicznych pieniędzy. Raz, że polski podatnik zapłacił za droższego operatora technicznego multiplexów, na których telewizja publiczna funkcjonuje. A dwa, że zyski z tego całego procederu, jak wynika przynajmniej z decyzji prezesa UOKiK-u, również częściowo przynajmniej zgodnego z prawem konkurencyjnym, wypływają po prostu za granicę w formie dywidend i to w wielomiliardowych sumach łącznie. Natomiast chcielibyśmy zwrócić uwagę i postulować jakby w ogóle zmianę polskiej polityki wobec tak zwanych monopoli naturalnych, bo ona jest no, dosyć absurdalna. Jednym z celów tego raportu jest jakby wywieranie presji na decydentów w sprawie zmiany polityki, polityki wobec monopoli naturalnych. Bo ona trochę inaczej wyglądała, jeżeli my jesteśmy zwolennikami tego, żeby to powierzać podmiotom prywatnym, ale podmiotom działającym w tej branży, a nie spekulantom, tak? I drugie, co też jest bardzo ważne i tutaj te straty publiczne są w tym raporcie wyliczone na 477 milionów złotych, no to tam, gdzie jest to możliwe, trzeba przeciwdziałać monopolu i monopolizacji rynków. W tym przypadku było to możliwe, tego nie zrobiono i ponosimy już jakby konsekwencje tej polityki. Także to są te dwa główne takie postulaty nasze, czyli żeby nie dopuszczać do monopolii i zmienić politykę w sprawie monopoli naturalnych.